Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam kolejną garść informacji zdradzających nam, co takiego możemy użyć w następnych aktualizacjach. Z ostatniej listy do gry zostały dodane pecy, czyli zwierzaki, pakiety muzyczne oraz, tak jak myśleliśmy, Epic z kostką zrobiło coś, czego nikt się nie spodziewał. Nadeszła kolejna aktualizacja, tym razem już 6.0. W paru gigabajtach zmieściła nie tylko nowy karnet bojowy i zmiany na mapie, ale także parę ciekawych rzeczy, które dopiero wejdą na pole walki w Fortnite Battle Royale. Dlatego powstała ta właśnie lista, która na podstawie wycieków podsumuje, co takiego jeszcze może zawitać wkrótce w trybie Battle Royale. Pierwszą rzeczą, a raczej wydarzenie, o którym ponownie chciałbym powiedzieć, to ruch wyspy opartej na kostce. Jak już mogliście się mnie dowiedzieć, wyspa unosząca się nad mapą Battle Royale ma w planach się przemieszczać. Jeśli wejdziecie teraz do gry, to z pewnością zauważycie, że właśnie wystartowała z torem wokół mapy i już jest bardzo blisko pierwszej runy. Jednak tego, że zacznie ona odwiedzać wszystkie runy, dowiedzieliśmy się już wcześniej dzięki pewnemu glitchowi w trybie powtórki. Widzicie go teraz na ekranie w tle. Do tego dowiedzieliśmy się, że nie tylko zatrzyma się ona nad tą runą, ale później utworzy także małe wulkaniki. Poza tym, pliki gry związane z latającą wyspą wspominają o powiększeniu się kostki, co podpowiada nam, że będzie ona się ładowała przy użyciu run pozostających przed nią wcześniej na mapie. Ale co się stanie na koniec? Nie wiemy, bo Epic jak zawsze zrobi coś, czego nikt się nie spodziewał. Drugie miejsce na mojej liście zajmują skiny i emotki, które jeszcze nie miały szansy pojawić się w sklepie. W piątki i niedzielę zawsze wychodzą nowe skiny. Stąd na wczorajszym live mogliśmy być pewni, że do sklepu wejdzie skin Erhard, który poznaliśmy przedwcześnie. Jednak czego nie wiedzieliśmy, to, że do jej zestawu należy jeszcze skin Maximilian. A to ponieważ Epic postanowił ukryć pliki związane z niektórymi skinami w lepiej zaszyfrowanej paczce danych. I z tego powodu nie znamy wyglądu przynajmniej 4 skinów, które wejdą do sklepu. Ale ekran wczytywania za pierwszy tydzień ujawił nam 2 skiny strachów na wróble, które pojawią się w piątek lub niedzielę. Niestety, na ten moment nie mamy opcji poznać wyglądu drugiej pary skinów. Ten los na szczęście nie spotkał emotek, dlatego wydobywcom danych udało się je zaprezentować w grze. Zobaczcie sami. Jest też mała możliwość, że w tej zaszyfrowanej paczce skrywały się nawet jeszcze inne emotki, ale jak już mówiłem, nie mamy na razie opcji tego sprawdzić. Tak czy siak, nadal możemy spodziewać się nadejścia skina Dark Bomber, czyli mrocznej wersji bombowych barw, jako oddzielny skin lub styl do wyboru. Jednak bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza opcja, ponieważ z pliku, który dowiedzieliśmy się, że będzie ona miała swój własny zbierak do zestawu o nazwie Dark Horn. Dalej, trzecie miejsce na mojej liście zajmują nowe pułapki, które wkrótce powinny wejść do gry. Od około miesiąca w plikach gry siedzą wzmianki o tak zwanym cage trapie, czyli klatce pułapce, która zamiast uderzać kulcami, zamykałaby ofiarę w klatce, a przynajmniej tak nam się wydaje. Do tego, ostatnia aktualizacja wzbogaciła pliki gry o freeze trap, czyli pułapkę zamrażającą. I prawdopodobnie będzie to następna nowość w aktualizacji zawartości, ponieważ ma ona nie tylko swoją gotową ikonę, ale i dźwięki. Posłuchajcie sami. Możemy się domyślać, że zabrażałaby ona na pewien okres czasu gracza, który wszedł w tą pułapkę, uniemożliwiając mu wykonanie jakichkolwiek śmiercionośnych ruchów. Na pewno znajdzie sobie ta pułapka rolę w trollowaniu. Nie zapomnijmy jeszcze o baloniku, który także zdaje się być gotowy do wejścia na pole walki, patrząc na to, że ma gotowy model, animację oraz ikonę. Co wejdzie pierwsze? Zobaczymy. A już czwarte i ostatnie miejsce na mojej liście zajmuje halloweenowe wydarzenie. Nieuniknione jest to,
że z okazji Halloween, które będzie za miesiąc, Epic przygotuje coś jeszcze. Patrząc na to, że dodali oni do plików gry w tej aktualizacji, nie użyte jeszcze, dniowe latarnie i dmuchanego ludzika lamę. A do tego jest możliwość, nawet nie mała, że ostatniego tygodnia października powrócą skiny z zeszłorocznego Halloween. Mam tu na myśli m.in. te, o których jest zdecydowanie najgłośniej, czyli Skull Trooper i Ghoul Trooper. Jednak Epic może przygotować coś kompletnie nowego, ale pozostało tym, co chcą powrotu tych skinów, trzymać kciuki. I to tyle z rzeczy, których to możemy się spodziewać. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.